Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja w odróżnieniu do swoich adwersarzy nie składam wniosku o poszerzenie porządku obrad, ale składam wniosek formalny o zwołanie Konwentu Seniorów w sprawie uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa przez posłów Platformy Obywatelskiej. Sprawa jest bardzo poważna, stąd te uśmiechy ze strony Platformy Obywatelskiej mnie bardzo dziwią. Dotyczą one poprawki numer 31, która w sposób urągający regulaminowi Sejmu, niezgodny z regulaminem Sejmu, z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ze złamaniem artykułu 271 kodeksu karnego, została złożona do laski marszałkowskiej. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ta poprawka dotyczy oczywiście wybiegu Platformy Obywatelskiej, która nie zawahała się posłużyć przestępstwem dla ratowania finansów Kościoła. Ta poprawka przypomina nam niestety smutną historię, która miała miejsce dokładnie 10 lat temu. Dziś mamy prawie że rocznicę. Rocznicę afery lub czasopisma. Ta poprawka została złożona po zakończeniu drugiego czytania Sejmu pracy nad budżetem 2013 roku. I mamy na to, Pani Marszałek, dowody. Jest to nagranie wideo z posiedzenia Sejmu i jest to stenogram z posiedzenia Sejmu, który pokazał się z opóźnieniem na stronie internetowej Marszałka Sejmu. Do tej poprawki przyznało się już 3 posłów Platformy Obywatelskiej. Pani Przewodnicząca Skowrońska, Pani Wiceprzewodnicząca Brzygłocka i Pan Dariusz Rosati. Przyznacie Państwo, że nie ma możliwości, żeby trójka posłów fizycznie była w stanie zgłosić tą samą jedną poprawkę na ręce Marszałka Sejmu. Panie pośle, czas minął. Już kończę. Pani Marszałek, ale myślę, że sprawa jest bardzo poważna. 2 osoby w tej sprawie niestety mijają się z prawdą. Dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji, ponieważ uważam, że jest to niedopuszczalne, aby, już kończę, Wysoki Sejm głosował nad poprawką, która została zgłoszona niezgodnie z prawem. Niech pan da szansę wyjaśnienia tej sprawy. Na poparcie PiSu, Solidarnej Polski i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie dopuśćmy do tego, żeby wszystkie poprawki...